Rytman już na wodzie, bardzo ładnie zszedł. Oczywiście zapomnieliśmy linki do trzymania łodzi, więc nam trochę Rytman odpłynął, ale mamy tutaj dzielnych ludzi, którzy są w stanie rzucić się za łodzią do wody. Wygląda na to, że nie ma przecieków. Łódź jeszcze oczywiście trochę doszczelni, ale generalnie wszystko z nią jest w porządku. Trwa montaż gratingów, drobnego wyposażenia. Za chwilę założymy silnik i podejrzewam, że tam jest kierunek Wisła i w tym kierunku będziemy się powoli przemieszczali. Przed nami kolejny sezon. Ciekawa przygoda na Wiśle. I zobaczcie, że sobie fajnie ta woda schodzi, te deski są dobrze zaimpregnowane, ona ucieka po prostu. Domaliśmy tylko w obniżeniach, a generalnie wszędzie tutaj są grube krople wody, która po prostu nawet nie wchodzi w te deski. To świadczy właśnie po prostu o jakości impregnowania, o tym, kiedy olej naturalny zastosowany do łodzi jest po prostu dobry, a kiedy jest tylko zwykłą, normalną ścierką. W tym przypadku widać wyraźnie, że ta łódka po prostu zdrowo żyje na tej wodzie. No, zasada jest taka, że łódź, która dopiero co zeszła na wodę, musi się doszczelnić. Także minimalne przecieki są oczywiście. I to jest ważne to, żeby deski obecnie się rozszerzyły na wskutek pobrania wilgoci i wtedy one się po prostu dociskają. Dzieje się to głównie na styku pomiędzy burtą a dnem, a także deski burtowe, które po prostu stykają się ze sobą. W momencie, kiedy woda wchodzi, to ich rozszerzalność w tą stronę jest po prostu duża i to widać nieraz i po dychtunku, który jest w szparach, że zostaje kompletnie zaciśnięty i w tym momencie łódka jest kompletnie szczelna. W tym roku popływamy z warszawiakami tutaj po Wiśle Warszawskiej. Jest co pokazać, sporo przybyło. Sprawdzimy też zmiany, jakie w zimie poczyniła rzeka, a co roku płynie troszeczkę inaczej. A następnie ruszamy po Mazowszu odwiedzić stare kąty i naszych dobrych znajomych na całej Wiśle Mazowieckiej. Zapraszamy dzieciaki na zajęcia edukacyjne, zapraszamy dorosłych na wycieczki poznawcze, warszawiaków na wycieczki warszawianistyczne. W tym roku pokażemy, że Wisła jest naprawdę bliska, nie tylko naszym sercom, ale tak naprawdę Wisła płynie za naszymi oknami. Wystarczy po prostu bujnąć się w tramwaj albo w autobus i w ciągu 15 minut już być na rzece. I do tego będziemy wszystkich zachęcali. Ekologia to jest zawsze czuły punkt, bo faktycznie im więcej się robi, tym więcej się widzi, że jeszcze jest do zrobienia. Tak naprawdę dużo drzemie w naszych głowach, żebyśmy po prostu nie zaśmiecali brzegów. Skończyli się już wielcy truciciele tej rzeki, zakłady przemysłowe, żyją z trochę inną świadomością, a teraz trzeba zabrać się za ludzi. Przychodzimy nad rzekę z butelkami, z flaszkami, z kanistrami, zabierajmy je z powrotem do domu. W drugą stronę są o wiele lżejsze, dbajmy o to, żeby one nie zostawały nad tą rzeką. Nawet jeżeli zostają na brzegu, to są rozwiane przez wiatr albo przeniesione wysoką wodą. Pamiętajmy zawsze o tym, że to, co my zostawimy na brzegu, to zobaczą ludzie poniżej, zaś to, co zostawią ludzie powyżej rzeki, spłynie po prostu do nas. Nie róbmy sobie tego wszyscy razem nawzajem. Po prostu miałem ochotę się przekąpać. Dawno nie pływałem i wskoczyłem, żeby ratować łódź, bo może by się tam o brzeg poturbowała trochę. Ale nie zdążyłem dopłynąć, bo miałem za ciężką kurtkę. Tak nasiąkła, że ważyła ładnych parę kilo. Ledwo. Także jednocześnie dopłynęliśmy do brzegu. Jak temperatura wody? Woda ciepła, nie wiem, parę stopni, ale ciepła, cieplejsza niż zimą. Ostatnio się kąpałem, jak żona była na biegówkach, to po tamtej stronie, przy Poniatówce. Nawet do gruntowania używałem jej kijków narciarskich. Czy generalnie jesteś morsem? No tak, staram się, jak jest jakaś wolna chwila, to przerębel albo do Wisły. Dziś jest który? Jak jest? Trzeci chyba. 3 kwietnia. W zeszłym roku płynąłem łódką w lutym. Zagapiłem się i też dzwona zrobiłem. Wracałem w ław z łódką na holu w ubraniu na Pragę po tamtej stronie. Ale
Miałem plecak wodoodporny z ciuchami na zmianę. Także dopłynąłem na brzegu, wodę wylałem z łódki, przebrałem się, popłynąłem dalej. Czasami takie przygody się zdarzają.